Środa, 22 maja, Grzegorz Rządło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Na naszych oczach zmienia się górniczy, a właściwie trzeba by było powiedzieć pogórniczy krajobraz Katowic. W Giszowcu rozpoczęła się rozbiórka wieży szybu Rozdzieński. To jeden z ostatnich symboli górniczej historii miasta. Szyb nie został zasypany, dalej będzie pełnił ważną rolę. Łukasz Kądziołka. Być może wkrótce trzeba będzie zmienić nazwę tego przystanku. Z krajobrazu Giszowca znika ostatnia wieża przypominająca o górniczym dziedzictwie. To kontynuacja wyburzeń. Poprzednio zniknęła tak zwana Zielona Siódemka. Została zlikwidowana wieża szybowa szybu Giszowiec i ostatnim tutaj elementem likwidacji kopalni Wieczorek, no, której właśnie likwidacja zgodnie z harmonogramem zakończyła się w ubiegłym roku. Tym ostatnim elementem jest wieża szybu Rozdzieński, który już w 2021 roku został pozbawiony kół linowych. Jednak sam szyb jest potrzebny. Spółka restrukturyzacji kopalń nadal będzie go wykorzystywać. Pod ziemią działa pompownia głębinowa. Tutaj mówimy przede wszystkim o zabezpieczeniu sąsiednich zakładów górniczych. Sama wieża jest już zbędna. Dla wielu osób najmłodszy z szybów przez lata był miejscem, w którym zjeżdżali na dół do pracy. Przepracowałem w zasadzie tam prawie całe życie. No były jakieś takie momenty, gdzie byłem na Poniatowskim, w innych miejscach, na Płaskim też. W zasadzie jednak to był ten, nazwijmy to, macierzysty mój szyb. No i ja mówię, co się urodziło, umrzeć musi. Przestanie istnieć. No pewnie ludzie, co niektórzy mówią sentymentalnie, żeby zachować, żeby był. Ja jestem bardziej pragmatyczny i wydaje mi się, jeżeli zachować, to po coś. Po coś zachowane zostaną inne zabudowania dawnej kopalni Wieczorek. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała Katowicom przede wszystkim zabytkowy szyb Pułaski. Tu ma powstać hub gamingowo-technologiczny. Rozbiórka szybu Rozdzieński potrwa kilka tygodni. Niewykluczone, że jeszcze do końca wakacji w Mysłowicach uda się zakończyć jedną z największych inwestycji w ostatnich latach w mieście. Chodzi o przebudowę torowiska i dróg w centrum miasta. Warto przypomnieć, że poprzedniego wykonawcę miasto wyrzuciło z placu budowy. Paweł Jędrusik. W Mysłowicach trudno już spotkać mieszkańca, któremu remonty torowisk w kilku miejscach w mieście nie przeszkadzają. Może nie, że się daje we znaki, ale długo trwa, za długo. No, tyle czasu, nie? No. Od połowy czerwca ta droga ma być już przejezdna. To fajnie, to cieszy się. No daje się we znaki, daje. Co jest najbardziej uciążliwego? To przechodzenie przez jezdnię i ten sam kurz. Są uciążliwe, dlatego że się bardzo w czasie przyciągają i dozorganizuje to ruch w mieście. Są duże korki, są utrudnienia w chodzeniu pieszym też, ale mam nadzieję, że w tym roku w końcu się doczekamy końca remontu. Taką mam nadzieję przynajmniej. Pierwotnie nowy wykonawca pracę miał ukończyć do 24 czerwca tego roku. Wiadomo jednak, że urząd w Mysłowicach prowadzi z nim rozmowy, żeby inwestycje udało się ukończyć do końca sierpnia tego roku. Dobra informacja dla mieszkańców jest jednak taka, że już od połowy czerwca ulice Starokościelna, Bytomska i Powstańców w okolicach centrum miasta będą przejezdne dla samochodów. I choć postępy prac widać już gołym okiem, to pojawiają się problemy. Są też przeróżne kolizje w ziemi, ponieważ są niezinwentaryzowane sieci. Także tutaj też się wykonawca z tym musi zmagać. Takim przykładem jest gazociąg, który był w bardzo złym stanie na ulicy Szymanowskiego i Powstańców. Tutaj spółka gazownicza wymieniła go na nowy. Koszt przebudowy torowisk tramwajowych i dróg w Mysłowicach to nieco ponad 46 milionów złotych. Wysoka kultura, więc cena też wysoka. Katowice i Metropolia wydadzą bardzo duże pieniądze na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Jeśli oczywiście ten tytuł zostanie im przyznany. O tym, ile kosztuje kultura, Łukasz Kądziołka. Żeby zostać Europejską Stolicą Kultury, trzeba dużych pieniędzy. Niektórzy pytali dzisiaj, dlaczego aż tak dużo. O tym, że Katowice już po raz drugi będą starać się o zdobycie tytułu, wiadomo nie od dziś. Oficjalnie starania zaczęły się w tym momencie. Tym razem do rywalizacji z innymi miastami dołączyła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która łączy siły z Katowicami. Na co my wydamy pieniądze, jeżeli zostaniemy Europejską Stolicą Kultury? Na pewno w przyszłym roku wydamy te pieniądze głównie na to, żeby bardzo rozsądnie przygotować pewne działania od roku 2026+.
Tylko z budżetu miasta na kilkuletnie przygotowania i wydarzenia związane z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury mają zostać przeznaczone 63 miliony złotych. Do tego dochodzi dotacja z metropolii w tej samej kwocie. Większa część oczywiście tych kosztów i tych środków to pieniądze, które zostaną spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców, ale też oczywiście dla przyjezdnych, a więc również dla wizerunku miasta w samym roku od obchodów. Jednak nadal nie wiadomo, czy Katowice faktycznie stolicą kultury zostaną, ani na co konkretnie mają być przeznaczone tak duże pieniądze. W drugim i ostatnim etapie rywalizują z Lublinem, Kołobrzegiem i Bielsko-Białą. Urzędnicy wierzą w sukces. Jesteśmy taką dosyć silną lokomotywą i myślę, że to też jest wielki potencjał. To, które miasto zostanie wybrane i w 2029 roku będzie nosiło tytuł, okaże się 1 października. 3 lata mają potrwać prace konserwatorskie przy elewacjach, dachach i wewnętrzu 5 kaplic pasyjnych w Kalwarii Piekarskiej. Pieniądze na ten cel pozyskało miasto, a prace mają kosztować około 3 milionów złotych. Przetarg na wybór wykonawcy został już ogłoszony. Karolina Komada. Kalwaria Piekarska składa się z 46 kapliczek. Całość można przejść w niecałe 2 godziny. Używam takiego zwrotu, to jest taki kod miłości złożony w kaplicach 3 najważniejszych dni z życia Pana Jezusa, czyli Ewangelii. W zeszłym roku Piekary Śląskie pozyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu na renowację kilku obiektów sakralnych. W przypadku tych kapliczek jest to kwota około 3,5 miliona. Łącznie pozyskaliśmy ponad 5 milionów na wszystkie tematy związane z rewitalizacją zabytków. Jeszcze 2 parafie otrzymały te środki. To jest parafia w Kozłowej Górze i parafia w Brzezinach. Remont Kalwarii ma obejmować prace konserwatorskie na elewacjach, dachach i wewnętrzach 5 kaplic pasyjnych. Są to m.in. Pałac Heroda i Pałac Piłata. To kontynuacja trwającej już kilka lat renowacji całej Kalwarii Piekarskiej. Całkowitej renowacji był poddany Kościół Kalwaryjski na samym początku. Tam uruchomiono, właściwie pokazano starą polichromię Otona Kowalewskiego. A jeżeli chodzi o kaplicę Heroda i Piłata i również, uwaga, ten pierwszy upadek Pana Jezusa, czyli 3. kaplica na Drodze Krzyżowej, cała w polichromii. Była kiedyś i to będzie odkrywane wszystko. W poniedziałek 20 maja Urząd Miasta ogłosił przetarg na wybór wykonawcy prac. Oferty można składać do 19 czerwca. Wykonawca na zakończenie prac będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Najpierw dostali klucz do bram miasta, a teraz biorą udział w warsztatach artystycznych, talent show czy zajęciach z predyspozycji zawodowych. Podopieczni ośrodka dla osób niepełnosprawnych obchodzą już po raz 20 Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Całe wydarzenie potrwa 9 dni. Karolina Komada. Wśród konkurencji skok przez skrzynię, kręcenie hula hop, gra w tenisa stołowego czy bieg z przeszkodami. Mimo rywalizacji nastroje bardzo optymistyczne. Mnie się bardzo podoba, jest rywalizacja, poznaje się nowych osób. Miła atmosfera jest bardzo i fajna gra jest. Wygram! Wygrać chce nie tylko Mateusz, ale też 300 pozostałych uczestników 26. Olimpiady Radości, łącznie 27 ekip z 15 miast województwa śląskiego. Dla nich to jest nie tylko świetna rozrywka, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, ale ma także wymiar rehabilitacyjny. Powiem tak, ćwiczenia w sali rehabilitacyjnej często są dość żmudne i kosztują wiele wysiłku. Są mniej atrakcyjne niż prowadzenie pewnych ćwiczeń w formie zabawy, rekreacji. Mimo że to Olimpiada Radości, to podopiecznym towarzyszą różne emocje. Nad wszystkim czuwają opiekunowie i wolontariusze ródzkich szkół podstawowych, którzy też czerpią korzyści z uczestnictwa w imprezie. Przede wszystkim widzą, że tak naprawdę nie różnimy się od siebie i jaką olbrzymią radość daje pomaganie innym. My ich na to uczulamy. Olimpiada Radości jest częścią Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie w Rudzie Śląskiej organizowane jest co roku w maju i rozpoczyna go tak zwany kolorowy przemarsz. W akcję angażują się mieszkańcy i instytucje, które codziennie pracują z osobami niepełnosprawnymi. Właściwie każda instytucja miejska, ale nie tylko miejska, zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami bądź pracuje na rzecz osób z
niepełnosprawnościami. No mówimy to tu o domach pomocy społecznej całodobowych, mówimy tu o dziennym domu pomocy społecznej, mówimy o warsztatach terapii zajęciowej, gdzie właśnie osoby z niepełnosprawnościami mogą włączać się w normalne życie społeczności naszego miasta. Tydzień godności dla osób niepełnosprawnych potrwa 9 dni i zakończy się w środę 29 maja. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam. Do zobaczenia.